Cześć! To Ernest, a w tym filmiku odkryjemy sekrety ostatniego eventu oraz wyjaśnię wam, jak to może wpłynąć na przyszłość wyspy Fortnite. Zaczynajmy! Wydarzenie rozpoczyna się od wejścia agenta Jonesa do pętli i buntu przeciwko Wear. I żeby wszystko było jasne, przypomnę, czym jest pętla. Pętla to określenie na to, co się dzieje w klasycznych trybach Fortnite. Setka osób pakuje się do busa bojowego i wyskakuje na wyspę, aby walczyć na śmierć i życie. W momencie, gdy oko burzy się zamyka, następuje zapętlenie i cała zabawa dzieje się od nowa. Przypomnę jeszcze, że migawka to klon kogoś, kto wszedł do świata Fortnite przez punkt zerowy. Powstaje ona co każdy przeskok. Styl do agenta Jonesa z karyto bojowego to jego różne migawki, odpowiadające liczbie przeskoków. Styl numer 2 nawiązuje do jego 15 przeskoku do rzeczywistości The Walking Dead. Trzeci styl to migawka po 23 przeskoku do świata Terminatora i tak dalej. A UR to agencja, dla której pracował agent Jones. Zajmuje się ona badaniem punktu zerowego oraz wyspy Fortnite i zależy im na utrzymaniu tego w sekrecie. Poza tym, prosto z mostu dzięki napisom, poznajemy nazwę przełożonej, dla której pracował agent Jones. Jest nią Dr. Sloan i to ta sama osoba, której mieliśmy okazję usłyszeć na zwiastunie 5. sezonu, tuż przed skokiem agenta Jonesa. Poza tym, że pracuje w agencji UR, nie znamy zbyt wielu informacji na jej temat, ale możemy być pewni, że jeszcze kiedyś powróci do głównego wątku popularnego. Następnie miejsce ma pierwszy impuls rzeczywistości punktu zerowego, który wytrąca Jonesemu jego urządzenie portalu i co najlepsze, ponieważ agent Jones podlega teraz zasadom klasycznej rozgrywki Battle Royale, jego twarde lądowanie zadało mu 99 punktów obrażeń. To oznacza, że wystarczyłby dosłownie 1 metr więcej, aby event zakończył się tu i teraz. To też oznacza, że agent Jones przez cały event operował z pojedynczym punktem zdrowia. No chyba, że miał kewa. Następnie musiał się on przedostać do punktu zerowego przez istne pole bitwy, a destabilizacje rzeczywistości tworzą jeszcze większy chaos. Na swojej drodze napotkał łowców i wiele innych postaci, które sam tutaj zgarnął na przestrzeni 5. sezonu. To jeden z ciekawszych momentów i można tu dostrzec kilka fajnych nawiązań. Fortnite na przykład powtórzył scenę akcji z filmu Terminator 2, a mianowicie sceny wojny przeciwko elektronicznym mordercom i pościgu z udziałem dokładnie tej samej ciężarówki. Na tej Fortnite'owej jest bardzo subtelny smaczek. Mam tu na myśli NC27518. NC to skrót od North Carolina, a ten numer to kod pocztowy miasta Cary, gdzie Epic Games ma swoją główną siedzibę. Fortnite nawiązał też do swoich poprzednich animacji. Widzimy tu, jak zderzają się ze sobą Kratos i Ciacho. Wcześniej w 5. sezonie Kratos spłoszył go warknięciem. A Master Chief i Paluchrybny walczą ramię w ramię. Ta dwójka miała okazję już się wcześniej spotkać. Poza tym biedny piesek dostaje serię kopów od Chun-Li. Miałśniak popełnia taktyczny błąd, a Lara Croft po prostu biegnie przed siebie. Zaś Bananek dostaje Hadoukenem od Ryu. I widziałem w komentarzach, że wielu z was zrobiło się z tego powodu smutno. Ale nie przejmujcie się, to tylko migawka Skórka, która odrodzi się w następnym meczu. Skórek to też ciekawa postać, ponieważ nieraz w przeszłości próbował wydostać się z pętli, a raz na gorącym uczynku przyłapał go sam Mando, co nie skończyło się dla niego dobrze. By the way, Skórek to klon agenta Jonesa, który powstał, gdy jego migawka dotknęła szczeliny bananem. W pewnym momencie w tle widać policyjny pościg z udziałem starych pojazdów z wyspy Fortnite. Dla niezorientowanych w 3. sezonie rozdziału 2 usunięto niektóre modele pojazdów, w tym właśnie te terenowe i policyjne. A ta mała ciekawostka może symbolizować, że już nigdy nie wrócą, bo trafiły do innej rzeczywistości przez portal. Agent Jones na cienkim lodzie cudem dostaje się na miejsce. Jednak nie da rady samemu, a jego ostatnią nadzieją jest 7. Wrzucił on nakierowane urządzenie do punktu zerowego, co pozwoliło na przybycie Fundamentu, przywódcy 7. I to już 3. taki meteoryt. Pierwszym przyleciał na wyspę Przybysz i to on po raz pierwszy przedstawił nam koncept strzelin i multiversum. Na pokładzie 2. był naukowiec, który dał początek rozdziałowi 2. W rozdziale 1. z 7. poznaliśmy jeszcze paradygmat, ale tak naprawdę nie wiadomo jeszcze skąd się wzięła. Na pewno nie przez meteoryt. 7. jest bardzo tajemnicza, a ich cel jeszcze nie jest jasny, ale jedno już wiemy na pewno. Znają się oni na punkcie zerowym. Wystarczyło jedno spojrzenie, aby Fundament rozpoznał agenta Jonesa i przywitał go w pewien konkretny sposób, co zdradza nam, że on i UR mają ze sobą napięku już od dawna. Po miłym przywitaniu poznajemy kolejne ważne nazwy. Mogę dać ci Jenu. A co z siostrami? A nie, zaraz, nie to. Mogę dać ci Jenu. A co z siostrami? Mogę dać ci wszystkie. Ciężko jest określić, kim albo czym jest Jeno. Pamiętajcie, że to może być nawet miejsce, albo jakiś złoczyńca, który znalazł się na celowniku Fundamentu. Na dzień dzisiejszy skłaniam się ku teorii mówiącej o tym, że imię Jeno może nawiązywać do łacińskiego słowa, które ma kilka znaczeń krążących wokół rodzenia, wydawania czegoś na świat. Jeno może być kimś, kto stoi za stworzeniem pętli i wyspy Fortnite, albo początkiem 7. Ale hej, to tylko teoria.
Moim zdaniem siostry mogą być resztą siódemki. Mamy już trzech panów, a tylko jedną panią, więc uważam, że to bardzo możliwe. Choć kontekst tej całej rozmowy może sugerować, że Geno to jedna z wielu, a jej siostry są wspólnikami. Czymkolwiek albo kimkolwiek jest Geno, samo wypowiedzenie tej nazwy wystarczyło, aby powstrzymać fundament. Więc to na pewno ważny i może nawet wrażliwy temat. Wracając do samego wydarzenia, Fundament wręczył z powrotem Jonesemu narzędzie do portalu i zdradził nam uchybiające określenie na osoby zamknięte w pętli. I przygotuj tego pętlarza. Nie mamy wiele czasu. Pętlarza? Znowu ty? Agent Jones rozpoznał naszą postać, ponieważ miał już okazję nas spotkać w drugim sezonie, kiedy to w efekcie destabilizacji rzeczywistości przeteleportowaliśmy się do jego biura poza pętlą. W następnym etapie eventu, gdy Fundament stara się naprawić całą tą sytuację, na wyspie otwiera się coraz więcej portali, które mieszają w świecie gry. Do tego raz na jakiś czas punkt zerowy emituje tajemnicze impulsy. Te już przeistaczają rzeczywistość na całej wyspie, przerzucając nami między alternatywnymi światami. W jednym z nich stajemy się Gdakiem, a innym razem atakujący nas helikopter i jego załoga zamieniają się w kurczaki. Te impulsy też wyjaśniają, skąd na wyspie wzięły się postacie z karnetu bojowego i zwierzęta. Agent Jones za to po jednym z pierwszych potężnych impulsów zamienił się w motylka. I nie bez powodu Fortnite wybrało ten symbol. W sezonie 6 rozdziału 1 w świecie pomiędzy motylek zabrał nas z powrotem do Fortnite. Motyw motylka wkradł się nawet do eventu Travisa Scotta, na koniec którego szczelina w kształcie motylka przeteleportowała nas z powrotem z kosmosu na wyspę. W czwartym sezonie motyl zabrał Galactusa z powrotem do jego świata. To nawiązuje do tak zwanego efektu motyla. Ponoć taki drobiazg jak trzepot skrzydeł motyla może spowodować tajfun na całej półkuli. W przypadku Fortnite mówimy jednak o wydarzeniach na skalę różnych światów. Z punktem zerowym było coraz gorzej. Ale jak pięknie! Rozkwitł niczym kwiat lotosu i to również powracający motyw. Do zestawu skina Fade z karnetu trzeciego sezonu był plecak Nieskończony Rozkwit. No nieźle. Co ciekawe, lotnią była zbieżność z opisem Podążaj za motylem. A co się wydarzyło w piątym sezonie? Doszło do zbieżności ze starą wyspą Fortnite, a w finale ujrzeliśmy całkowicie inne rzeczywistości. To niesamowite, jak twórcy gry to rozegrali. Wszystko pod naszym nosem. Ponieważ agent Jones zamienił się w motylka, musieliśmy wykonać za niego robotę i pozamykać portale do alternatywnych i całkowicie innych rzeczywistości. Jedynym sposobem na zatrzymanie dalszej destabilizacji było zamknięcie punktu zerowego, a aby tego dokonać, Fundament poświęcił się, przejmując kontrolę poprzez punkt zerowy. Na polecenie Fundamentu agent Jones przeciążył narzędzie do portalu kosztem swojej wolności. To umożliwiło Fundamentowi dokończyć jedlicę i zamknąć punkt zerowy w kamieniu razem z nim. Podczas tego procesu punkt zerowy wyemitował jeszcze jeden impuls, który na swojej drodze ukształtował strefę pierwotną. Jednak co ważne, iglica, wieże strażnicze i strażnicy nie byli częścią strefy pierwotnej. Miejcie to na uwadze. Fakt, że na wieżach iglicy znajdują się glify, podpowiada nam, że mogą być one mrocznym skutkiem ubocznym. Już wam mówię, o co chodzi. Cofnijmy się do piątego sezonu, rozdziału 1. Wtedy szczelina, która była na niebie, w pewnym momencie wyładowała całą swoją energię i przeistoczyła ją w kostkę mroku, znaną nam jako Kevin. To był taki efekt uboczny szczeliny, skażony sześcian pełen mroku, który skaził niektóre postacie. W tym sezonie tym skażeniem jest iglica i jej strażnicy. To bez dwóch zdań mroczne osobowości, polegające na energii punktu zerowego. A w poznawaniu ich sekretów pomoże nam Raz. Za cel obrał sobie odkrycie sekretów iglicy i to nic dziwnego. Jego pierwszy styl nosi nazwę Akolita Glifów, więc teraz ma okazję bliżej poznać ich znaczenie. Po wykonaniu wyzwań iglicy, które wyjdą pod koniec marca, odblokujemy jego styl Mistrza Glifów, który tętni wiązkami energii charakterystycznymi dla punktu zerowego, a jego wytatuowane glify zaczną się świecić na fioletowo na tle jego opętanej skóry, tak samo jak u innych postaci skażonych mrokiem. Jego plecak tak samo i co ciekawe, jest na nim kształt hełmu strażnika iglicy. Choć może to też być Król Burzy, tak czy siak to temat mroku. Kevin jako kostka nie powrócił na wyspę, ale sama mroczna energia, z której powstał, już tak. Niektóre ekrany wczytywania zdradzają nam, że w przyszłości punkt zerowy znów może się uwolnić. Wtedy mrok mógłby ponownie opanować wyspę, jak w szóstym sezonie rozdziału 1, jako efekt uboczny powstania iglicy. Warto uwagi jest też to, że ten oto glif widniejący na wieżach może być symbolem wyjątkowym dla iglicy i też na pewno częściowo mroku. Wieże iglicy z glifami pojawiły się w tych samych miejscach, w których Kevin zostawił po sobie glify mroku. Motyw run i glifów kostki Kevina przejawiała się też na kilku innych skinach w karnecie i nawet na skinie Izabel ze sklepu. W jej księdze znajdują się nauki o tej właśnie tematyce i to nie może być przypadek.
Dodam jeszcze, że w szóstym sezonie rozdziału pierwszego kostka Kevin na koniec swojego istnienia dosłownie wtopiła się w punkt zerowy, co oznacza, że gdzieś ona tam jeszcze jest. Dzięki czemu Raz znajdzie energię na wzbudzenie wewnętrznego mroku. Raz ma nawet maskę Oni, tak samo jak Fade. To tylko niektóre ciekawostki, które mogą zwiastować powrót Kevina i ogólnie mroku. Tak samo jak skiny ze na przykład trzeciego sezonu zwiastowały event na piąty sezon. Teraz chciałbym wrócić do tematu fundamentu, jako iż prawdopodobnie odkryto, kto skrywa się pod jego hełmem. Mam tu na myśli legendarnego aktora Dwayna The Rocka Johnsona, którego na pewno kojarzycie chociażby z wyglądu. Więc tak, pierwsze plotki o tym, że Rock może zawitać do Fortnite, ujrzały światło dzienne już dobre kilka miesięcy temu, ostatniego listopada, kiedy Braydon Davis skomentował wygląd dłuchanego Rocka, pisząc, że wygląda jak postać z Fortnite, na co Joshua Ehrenberg odpisał: nie podsuwaj im pomysłów. Do posta dołączył sam Rock, pisząc: jestem dwa kroki do przodu. Tęgie umysły myślą podobnie. Kilka miesięcy do przodu i mamy 16 marca. Tego dnia, którego miał miejsce finał sezonu 5 Fortnite, Rock na swojego Instagrama wrzucił filmik, w którym w skrócie powiedział: the date is March 16th. It's March 16th, 2021, around the world. Today was a big day, man. In a certain world and in a certain culture, today was a big day. And there is connective tissue between that world and my world, and that culture and my culture, and that DNA and my DNA. And that is, as I continue to put in the work with my own two hands, this is all done to strengthen and evolve and grow the power and the force known as the foundation. Już te dwie ciekawostki by wystarczyły, aby wyeliminować możliwość, że to przypadek, ale to nie wszystko. Społeczność Fortnite poszła o krok dalej i porównała zbroję fundamentu do samego Rocka i co ciekawe, jego ogromny tatuaż odpowiada elementom stroju fundamentu. Flika gry za to Hypex zauważył, że w nazwie kodowej skina fundamentu jest słowo turtleneck, po polsku golf. Chodzi oczywiście o ubranie i to może nawiązywać do wcześniej wspomnianego dmuchanego Rocka, który nosił właśnie golfa. Ponadto Lucas zauważył, że animacje fundamentu mają w nazwie kodowej Rock. To wszystko nas prowadzi do wniosku, że Dwayne The Rock Johnson zagrał rolę fundamentu. I pamiętajcie, że nie chodzi o to, że Rock to fundament, tylko że Rock zagrał fundament. Nie jest jeszcze pewne to, czy podkładał mu głos po angielsku. Epic Games z jakiegoś powodu nie udziela odpowiedzi na ten temat, ale na 99% użyczył mu swój fizyczny wizerunek. No i głos też! Dalej, Variety.com ujawniło, że za tym wydarzeniem stoją również bracia Russo. Pomogli oni w wyreżyserowaniu 3-minutowego intra do eventu. Jeśli nie nazwisko, to na pewno kojarzycie ich poprzednią twórczość. Ciekawostka, Donald Mustard z Epic Games zagrał jednego z magów w Avengers Endgame. W wywiadzie z Variety dał znać, że bracia Russo byli idealnym wyborem do pracy nad tym wydarzeniem, które, cytuję, jest kluczowym momentem dla tego, co nadchodzi w ewoluujących doświadczeniach na wyspie Fortnite w rozdziale drugim. Chyba was nie dziwię, mówiąc, że ten event jest początkiem końca rozdziału drugiego. Tak ten czas mija. Wracając do pole bitwy, to myślę, że na wzmiankę zasługuje też fakt, że twórcy gry użyli grafik z koncertu Travisa Scotta do portali. Nic dziwnego, to bardzo ładne ujęcie, ale pamiętajmy, że to tylko zabieg artystyczny, a nie jakaś zapowiedź. Niektórzy z was zauważyli również, że na intrze do eventu przez moment widać miejscówkę podobną do śląskiego sioła ze starej mapy. Jednak to też zabieg artystyczny. Epic Games w swoich animacjach często używa niestandardowych wersji mapy Fortnite, które często albo czegoś nie mają, w tym przypadku na przykład miejscówki Mando, albo mają coś dodatkowego jak ta wioska. Innym fajnym szczegółem jest ten dokładnie moment, kiedy to mogliśmy zerknąć do alternatywnej rzeczywistości Fortnite, która bardzo przypomina realny świat. Tak jest dlatego, bo tworząc ten tymczasowy świat, twórcy animacji wykorzystali prawdopodobnie zasoby realistycznego otoczenia silnika Unreal Engine, na którym działa Fortnite. Jak już mówiłem, to fajny szczegół, ale nie spodziewajcie się aż tak drastycznie zmiany grafiki Fortnite. To tylko ciekawostka. I to na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.